taniej skóry nie sprzedam. Ja tego nie czułem nawet. Śmieszne. Nie wiem, czy wiecie, ale straszna rzecz się stała się. No normalnie ktoś wziął i mnie czapkę zajumał. No za gałgan jeden. Ale mam też pozytywną informację, bo w tym momencie, moi drodzy, do miliona brakuje nam już tylko 21 tysięcy subów! Dlatego jak jeszcze tego nie robisz, to se kliknij tutaj u góry i se zasubuj. To wtedy będzie szybciej, dostanę guzior wtedy. Jak już go dostanę, to se ucieknę do Honolulu i se życie na nowo ułożę. Czy coś. Nie wiem, czy on w ogóle coś wart jest. Odnośnie Honolulu, to jedynie mogę pójść w Honolulu do Wyra, bo już noc idzie. No, także wspomóż tutaj człowieka i zasubskrybuj ten kanał tam u góry, to będzie fajnie, będzie bilutko. A jeżeli dzisiaj chcecie jeszcze jeden odcinek na kanale, to możecie jeszcze łapkę w górę zostawić. To już w ogóle będzie akcja gruba. Prawie tak gruba jak nowy update, bo w nowym update'cie chyba trochę zaszaleli i nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Czy, no dobra, żartuję, to nie jest nowy update, to po prostu jest research pack, jest taki... Tanio skóry nie sprzedam. Ja tego nie czułem nawet. Śmieszne. Co? O nie, nie wierzę, słuchajcie, także po prostu w naszym Minecrafcie musiały zajść pewne zmiany, bo jak doskonale wiecie, zbyszki to są najpotężniejsze potężne potęgi. Po prostu jak patrzę na Zbycha, mówię, to taki pudzian jednak jest. To jest taki swój hop, kawał hopa i z takim bezpiecznie się czuję. Dobra, na razie to wyłączymy chyba tego dziwnego Research Packa i przejdziemy do tego, co miałem dzisiaj zrobić, bo nie mówiłem chyba jeszcze o tym, ale jest nowy snapshot. Nie sprawdzałem totalnie, czy cokolwiek zostało zmienione, po prostu włączyłem Minecrafta, patrzę, inne logo, znaczy logo, jakby to tło tam, jak się wchodzi i mówię sobie, no dobra, jak już tak poszaleli z tym Netherem, tyle rzeczy się pozmieniało, że to jest głowa mała, że nigdy chyba tyle zmian nie zaszło w Minecrafcie, co teraz. Czy nie wiem, tak sobie myślę przynajmniej. To stwierdziłem, że zrobimy dzisiaj taką akcję, słuchajcie, taką wyjątkową akcję. Poza tym, że na live, nie wiem czy dzisiaj, ale trzeba będzie przeprowadzić pierdka tutaj do domu, bo zapomniałem całkowicie o tym. Zrobimy taką akcję, słuchajcie, wejdę sobie do Netheru i postaram się samemu znaleźć, czy coś zostało zmienione, dodane, czy cokolwiek. To będzie głupie, jeżeli się okaże, że oni dodali tylko jakieś usprawnienie czegoś i totalnie nie zobaczę, czy coś zostało zmienione. A, jeszcze miałem sprawdzić, pisaliśmy w komentarzu, że te grube świnie, co mnie tak denerwują, nie mówię tu o villagerach, można odstraszać i one się generalnie niebieskich grzybów boją, także sprawdzimy, czy tak faktycznie jest. Jeżeli tak jest, to będę szczęśliwy, bo ja strasznie nie lubię tych gałganisk, wam powiem tak szczerze. Także dużo tych niebieskich grzybów trzeba było znaleźć. I czy coś tutaj się zmieniło tak na pierwszy rzut oka? No póki co nic nie widzę. A to zaraz się przelecimy gdzieś dalej. Jak nie znajdę niczego, to po prostu wejdę sobie gdzieś i przeczytam, co zostało dodane. Albo do tej Jimmy'ego po prostu wejdę, od życia już dawno zrobił przegląd. To się dowiem, ale no zobaczymy, czy samemu uda mi się do czegokolwiek tutaj dojść, żeby cokolwiek znaleźć. Jezu, coś tutaj ma ogromny katar. To ty, mordo? To ty? Co ty trzymasz w ręku? Trawę. Bardzo fajnie, to ambitnie. To trzymaj się dalej. No dobra, słuchajcie, na ten moment nie widzę tutaj niczego specjalnego. Weźmy sobie w razie czego... Aha, mam tylko złotą klatę, mogę sobie wymienić za elytrę. To było niesamowite posunięcie z mojej strony. Tak, to świetny plan. Dobra, polecimy tam do mojego domu, w sensie na ten czerwony biom, bo ostatnio tam się coś chyba zmieniało. No i tam są te hogliny, to sobie przy okazji sprawdzimy, czy one faktycznie się boją tych grzybów, bo jeszcze z tego nie korzystałem, nie próbowałem nawet. W którą stronę teraz ja miałbym iść do tego, bo całkowicie znowu zapomniałem, boże, jaka... Już jestem stary, nic nie pamiętam. Okej, tam jest Zbychu, tam chyba go widzę, to gdzieś tam, nie? Chyba było. Ła! Przestań tak robić. Tam polecimy sobie do góry. Tam, dawaj. Hop, siup! I gdzieś... Jak ja w złą stronę w ogóle lecę w tym momencie? Czekaj, dobra, tam jednak by trzeba było chyba lecieć. Co jest? Jaki ten Minecraft jest skomplikowany. Chłopanie. Da się tu gdzieś przelecieć? Coś tu jest w ogóle? Dobra, tutaj coś widzę, że coś jest. Czy tędy jak polecę? Ja w ogóle się zgubiłem chyba tak na stop... A nie, dobra. Kojarzę skądś to miejsce. Czy coś tutaj innego jest? Nie widzę. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem w tym momencie. Jakby świat mi całkowicie się zmienił tutaj. Dlaczego? A, dobra, widzę ten, to gdzieś tutaj powinien być mój domek już. Chyba, na tym czerwonym... O, no i elegancko już mamy to! Dobra, nawet widzę, że są te świnioki głupie. Weźmy od razu spaczonego grzyba, bo one się boją spaczonych grzybów chyba. O! W końcu żeś tato zrobił... Oni... O! Zapomniałem, no chłopaki, przepraszam bardzo, no! To nie moja wina. Zakładaj tą klatę. Już jest w porządku, już was lubię. Ej, już jesteśmy kolegami chyba, nie? Nie jesteśmy kolegami. Dobra, jak nie jesteśmy kolegami, to po prostu dostanie ta wciry. Chciałem dla was dobrze, ale to wyjdzie tutaj. Rzucacie!
Skąd was tyle jest? Skąd was matka stąd tylu wzięła? 10 milion na raz przyjdzie zaraz. Do domu! Do domu, Harry, nabierz ich! O, widziałeś? I co ty możesz? A ty jesteś... A ty sobie żyj teraz. No, zobaczysz jak to jest. Dorośniesz, spróbuj mnie tylko uderzyć, jak dorośniesz, to dostaniesz w ciry, mordziaty. Okej, okay, tam widzę te stridery. Ciekawy jestem, czy zostało to już naprawione. Masz! Hup! O! O, dupa, on się niczego nie boi. Ej! Ucik! To działa, ja nie wiedziałem, ale perfekcyjnie, Boże, przecież ja tak nie lubię tych hoglinów głupich. Świetne. Ja mam naprawdę świetne, tylko ja bym chciał do góry polecieć. Tylko nie mam jak teraz. Muszę się... Ej, tu jest mój dom, halo! Dobra, idziemy do góry. Świetnie, że to działa, słuchajcie. Jestem zadowolony, bo w końcu będę mógł się odpędzić od tych grubych świńsk, śmierdzących buraków, a masz. I co teraz? I co, taki chojrak byłeś? Co? A się grzyba boisz, ty. No dobra. Muszę wytężyć oczy. Czy coś się zmieniło? Jeszcze na pewno sprawdzę tego, Stridera, bo z nim coś mogło się zmienić. Od razu sobie go zaklepiemy. No i co mi zrobisz? Co mi zrobisz? A masz z grzyba! I co? Ty głupku, ty. A zresztą nic mi nie możesz zrobić! Dobra, wiecie co? Tam są te Stridery, byśmy polecieli z tym na drugą stronę. Może, tylko... Aha, no jak teraz założę inną zbroję, to mnie znowu zaatakują. Boże, dlaczego ja nie wziąłem butów chociażby złotych? Przecież by mi prościej było. A brakuje mi akurat jednej sztabki i mogę sobie przepalić, ale no, nie mam czym łóżkiem palić, nie będę przecież, nie? Ja pierdzielę, biedny, mu zawsze wiatr w oczy i... Dokładnie tak, dokładnie tak. Gdzie te stridery są? Czekaj, tutaj jest jakiś strider. Ja tutaj byłem przed chwilą, co ja robię w ogóle ze swoim życiem w tym momencie? Tutaj. Ło! Perfekcyjnie. Czy gdzieś tutaj... Stridera blisko bym znalazł, bo... Jedyne co mogło się zmienić to raczej one. Mam smycz? Dobra, zobaczymy czy dalej one latają. Jak nie, to znaczy, że to był błąd i że wiedziałem. Znaczy wiedziałem, zgadłem po prostu, że tak to działa. Jak mam do niego się teraz dostać? Przecież lawa będzie mnie biła. Co jest? Dobra, pobudujemy się, to będzie najlepsze rozwiązanie w tym momencie. No i sprawdzimy oczywiście też lecąc gdzieś dalej, nie? Tak fest daleko, z miejsca, w którym byłem gdzieś, gdzie nie wygenerowałem sobie jeszcze świata, bo być może po prostu coś się zmieniło. Dalej, nie? Bo tu już mam wygenerowany świat, to dużo się zmienić nie może, chyba poza tylko i wyłącznie mobami, ale... No skoro niczego tutaj nie widzę, to nic takiego nie zostało zmienione. Zaraz się dowiemy, czy ze striderami coś się zmieniło. Czemu wszystkie stridery mają... Tamten też ma? A tamten nie ma? Ty, co jest? Dlaczego wszystkie stridery mają... Okej, czekaj, spróbujmy go do góry wziąć. Ej, naprawili. A nie, dobra, nie naprawili. Jednak nie! Dosiadaj. O, i zabolało go. Dobra, chodź, bo ci zimno widzę. Okej, dawaj do lawy. Ej, do lawy chciałem, ziom! On nie chce spaść. O kurde, jak ja mam teraz zejść? Teraz będzie tak powoli chodził. Jest niefajny, jak jest taki powolny. Dobra, wiesz co? Trzeba cię zepchnąć chyba. Wtedy spadniesz normalnie, nie? Jo dupa! Z tymi futerkami swoimi latasz! No nie wiem, dziwne jest to, że mają na sobie te siodła, a nie mieli przecież, no. Bez sensu, bez sensu. Dobra, lecimy se tam gdzieś. Nie wiem, czy tutaj już byłem, czy tu jeszcze nie byłem nigdy, ale dowiemy się, czy coś zostało. O, Jezu, panie, ale żeś się rozpędził, wariacie jeden. Dobra. To są te gady zwykłe, standardowe. O, z której strony? Dobra, idę. A zaraz mnie będzie tutaj strzelał, gad jeden. Wow, ale jestem, ty, ale ze mnie magik trochę, co? Ej, to jest twierdza? To jest ta sama, co była wtedy, czy... Czy to jest jakaś inna? Nie wiem, nieistotne. Zejdźmy sobie tu. Ej, jestem głupi, zostały mi tylko 4 fajerwerki. Jak ja wrócę do domu? Jak ja teraz do domu już nie wrócę, nie mogę z nich korzystać, muszę je zostawić sobie do latania. O, panie, zawsze jakąś głupotę maniano odwalę, no. Ej, no nie widzę, czekaj, weź załóż tą zbroję zamiast elitry na razie. Mordziaty! Bo nam się krzywda powstanie. A... Moje krzesło, dokładnie tak. Gdzie jest ten?
O, tutaj są stridery. A te nie mają na sobie tych! O co tu chodzi? Bez sensu. Dlaczego tamte mają siodła wszystkie, a te nie mają? Jaki... głupota. No dobra, i okazuje się, że moje umiejętności poszukiwania nowych zmian były bez sensu. Jest dodany nowy mob generalnie. Tylko, znaczy nowy mob. Jakby ten stary mob, tylko on się zmienia. Z czego się dowiedziałem. W taki sposób, że generalnie tak jak mamy te nasze świnie tutaj normalne w tym świecie, chodź świnko. Chodź, małe są śmieszne, bo chyba nie atakują, chociaż nie wiem. Uderz mnie. Nie atakuje mnie. Miła świnia. A co ty żeś? No co ty ją ujeżdżasz? Chłopie, ja chciałem jednego tylko zabrać, co ty żeś? Mała świnia na małym mały hoglin na małym tym, no. Piglinie, no. Dostał opierdziel, od razu zszedł, bardzo dobrze. Tak miało być, a nie. Jeździć będzie tutaj zaraz. Gałgan jeden z drugim. Dobra, chodź. Ponoć ona teraz się powinna zmienić. Ej, smycz mi ukradło. Ona powinna się teraz zmienić w jakąś do świnie. Jezu, a co ty taka duża się zrobiłaś? I się trzęsie, zimno jej na 100%, słuchajcie. Bardzo zimno tej świni. Wow! Co ty żeś mi zrobiła, świnio jedna? Wow! Ej, ty jesteś tym. Co ona mi zrobiła? No ej! Jak ja się teraz mam tam dostać? Przecież ja tyle bloków nie mam. Ja nie mogę, co świnia wredna, ty. Wzięła mnie, zrzuciła. Dawaj tu. Do góry. Nie wolno tak robić, świnio jedna, ty. Ła, no to ci ile razy do ciebie można powtarzać, że nie wolno tak robić, świnio! Cię zaraz zrzucę z tego. Gdzie one są? No bez jaj. Zniknęły? No nic, nieważne. W każdym razie widziałem, że się zmieniły i ten, i to się Zoglin nazywa. Także, kolejny nowy mob, jakby nowe rzeczy. Strasznie dużo rzeczy jest w tym nowym Minecrafcie, nie? Jeżeli chodzi o Nether, tak mega, mega dużo teraz dodali w tym update'cie rzeczy. A to jeszcze nie jest koniec, nie wiadomo, czy coś jeszcze nie zostaje dodane, także robi się ciekawie, wam powiem. No ale znowu, gdybym gdziekolwiek tego nie sprawdził, to ja nigdy bym się o tym nie dowiedział, bo że za parę lat, jakbym chciał kiedyś tego hoglina sobie do domu przeprowadzić, to bym się zorientował, ale tak to w ogóle nie ma opcji. Dobra, w każdym razie mamy teraz jeszcze do roboty kilka rzeczy, a mianowicie musimy na live przeprowadzić sobie tego hoglina, znaczy hoglina do domu, Jezus, stridera, te pierdka po prostu. Tam przygotować my jakiś domek, no i zająć się budową domu. Teraz nie było troszkę live'ów, ale mam nadzieję, że teraz jakoś już bardziej wrócą i będą pojawiały się częściej. Także zapraszam was serdecznie dzisiaj na kolejny odcinek, który będzie gdzieś koło godzinki, myślę, 17:30. Wpadajcie, bo będzie mapka. Także co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo jeszcze trochę i milion. I zostawiacie łapeczki w górę. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia już za kilka godzin. Siemanko, cześć. Pa!